Chcemy przede wszystkim wesprzeć zdecydowanie i powiedzieć o tym, jak wielką decyzję podejmuje dzisiaj pan premier Morawiecki. Jak wiecie, wczoraj na posiedzeniu Rady Europejskiej jasno pan premier Morawiecki przedstawił stanowisko Sejmu Rzeczpospolitej i rządu Rzeczpospolitej, mówiąc, że w żadnym wypadku Polska nie wyraża zgody na możliwość narzucania nam migracji, że to jest działanie, które by łamało struktury i prawo Unii Europejskiej i musi być podejmowane wyłącznie przez konsensus, czyli zgodę wszystkich państw. W żadnym wypadku inaczej nie może być narzucane. Jak wiadomo, Polska na to nie wyraża zgody, Węgry także nie wyrażają na to zgody. No i niestety, jak wiemy, presja ze strony Niemiec ciągle tę kwestię, tak powiem, sprawia, że jest ona nierozstrzygnięta do końca. Jak zapewne państwo pamiętacie, wypowiedź pana Webera, przewodniczącego tej największej partii politycznej w Unii Europejskiej, której członkiem jest pan Donald Tusk, Platforma Obywatelska, PSL, on jednoznacznie stwierdził, że Polskę, a przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość trzeba zniszczyć, że Niemcy narzucą Polsce swój punkt widzenia, że Niemcy będą realizowali własną politykę, a Polska będzie musiała się na nią zgodzić. Jaka to jest polityka? Przedtem ją kilka dni temu sformułował pan Scholz, kanclerz Niemiec, mówiący o tym, że migracja jest konieczna, a zwłaszcza konieczna jest możliwość przekazywania do innych państw tej części ludności migracyjnej, która w Niemczech się nie sprawdziła, która w Niemczech nie zaangażowała się w pracę, która spośród tego miliona, jakie zostały sprowadzone kilka lat temu do Niemiec ludności, ponad 70-80% nie pracują i Niemcy próbują tę właśnie ludność rozprzestrzenić do innych państw, sprawić, żeby inne państwa musiały przyjmować te społeczności, które do Europy, a także do Unii Europejskiej chcą za wszelką cenę nielegalnie się dostać. Powtarzam raz jeszcze, wczoraj i dzisiaj trwa dyskusja w Unii Europejskiej, w Radzie Unii Europejskiej. Pan premier Morawiecki jednoznacznie stawia stanowisko Polski. Nie ma zgody na narzucenie nam migracji. I trzeba spytać w związku z tym to, co tutaj pani poseł, pan senator pokazują. Czy rzeczywiście pan Donald Tusk chce doprowadzić do tego, żeby ten mur, który chroni nas, został rozebrany, bo przecież obecna sytuacja na Białorusi, możliwość obecności tam tej bandyckiej grupy Prigożyna może zagrażać naszemu terytorium, ale przede wszystkim terytorium Litwy, ale przede wszystkim może wywierać presję na posiedzenie szczytu NATO, który się zaczyna za niecałe 2 tygodnie. To rzeczywiście jest olbrzymi problem i dlatego dobrze się stało, że rząd, że pan premier Kaczyński, pan minister Błaszczak podjęli decyzję o wzmocnieniu naszej obrony na granicy z Białorusią, że nowy kontyngent wojsk Polski zostanie tam usadowiony. Dlatego, bo to jest absolutnie konieczne. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Bezpieczeństwo przed migracją, bezpieczeństwo przed możliwością zagrożenia ze strony rosyjskiej, ze strony Putina. Trzeba przyznać, że polityka pana Donalda Tuska, który z jednej strony za wszelką cenę wspiera Niemcy, które chcą nam narzucić jak największą liczbę ludności azjatyckiej, a z drugiej strony ten sam Donald Tusk, który był gotów
doprowadzić do tego, żeby nie powstał mur, żeby nie powstało zabezpieczenie naszej granicy. On, jak Państwo wiecie, zlecił Platformie Obywatelskiej głosowanie, żeby nie budować tego muru i nawet powiedział, że gwarantuje, że przez najbliższe 3 lata na pewno on nie powstanie. To zabezpieczenie naszej granicy zostało zbudowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Daje nam gwarancję bezpieczeństwa, wzmocnienie naszą armią sprawia, a zwłaszcza wojskami obrony terytorialnej, ale także służbami granicznymi, policją, daje nam gwarancję bezpieczeństwa. Prawo i Sprawiedliwość za wszelką cenę skupia się na tym, żeby polska ludność, żeby naród polski był bezpieczny, żebyśmy mogli budować gospodarkę, żebyśmy mogli budować rodziny, żebyśmy mogli budować nasze życie, nie będąc zagrożeni ani przez migrację, ani przez agresję ze strony rosyjskiej. To jest nasze zadanie, to jest rzecz, którą będziemy realizowali, ale liczymy też, że cały naród podejmie taką decyzję wspierającą nas w referendum, mówiącą, że w żadnym wypadku nie będziemy akceptowali narzucania migracji. To referendum będzie miało fundamentalne, zasadnicze znaczenie, dlatego że rząd doprowadzi do tego, żeby nam tego nie narzucano, ale decyzja narodu sprawi, że Unia Europejska nie będzie zdolna w żadnym wypadku wywierać na nas presji w tej sprawie. Co więcej, że każdy następny rząd będzie musiał brać pod uwagę decyzję referendum. Proszę Państwa, usłyszeliśmy o tym referendum, o którym mówił przed chwilą pan marszałek Antoni Macierewicz. Rzeczywiście ono się odbędzie. I widzimy, jak i opozycja, ale także zachodnia Europa, zwłaszcza przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, są przeciwni temu referendum, bo no cóż oni mówią? Oni mówią, że nie będzie takiej przymusowej relokacji i zapewniają nas oczywiście słownie, my w te słowa nie wierzymy, bo już niejednokrotnie słownie Polskę zapewniano odnośnie wielu rzeczy, łącznie z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulą von der Leyen, ale niestety tego słowa nigdy nie dotrzymano. Polskę po prostu okłamywano. Dlatego referendum, tu Polacy wypowiedzą się. Wiemy, że ponad 75% Polaków jest przeciwnych tej przymusowej relokacji. My jesteśmy krajem otwartym. My przyjmujemy przede wszystkim uchodźców z Ukrainy, uchodźców wojennych. Przyjmujemy również przybyszy z Azji czy z Afryki, ale przybywają tutaj legalnie, mają legalny tymczasowy pobyt i pracują, i są monitorowani, i przyjeżdżają tymczasowo. To nie są ludzie, którzy dążą tylko za jak największym socjalem i dlatego jest ich najwięcej w Niemczech i dlatego jest ich najwięcej we Francji. A jak wyglądają ulice we Francji, jak wyglądają w Niemczech, co tam się dzieje, widzimy, że są palone samochody, że dochodzi do wielu różnych takich burt wręcz, ataków. Atakuje się rodowitych Francuzów czy rodowitych Niemców, że służby tych krajów sobie po prostu już z tymi nielegalnymi imigrantami nie dają rady. Dlatego my mówimy stanowcze nie i tak jak mówił pan marszałek, pan premier Mateusz Morawiecki pojechał z konkretem, z konkretnym pomysłem na szczyt Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, zaproponować rozwiązanie dotyczące bezpiecznych granic w całej Europie, w całej Unii Europejskiej. Bo Polska o to zadbała, budując mur na granicy polsko-białoruskiej. Zadbały również o to inne państwa, ale tak jak się w tym wszystkim krytykuje i wręcz manipuluje fałszywymi oskarżeniami Polskę, to nie spotyka żadnego kraju. My jesteśmy krajem suwerennym i tej suwerenności nie oddamy. Cóż, to co moi przedmówcy mówili, to ja się w 100% z tym zgadzam. W zasadzie nie ma co dużo do dodania, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że jak była dalekowzroczna polityka i przewidywanie sytuacji przez Prawo i Sprawiedliwość, przez polski rząd, przez lidera naszego
prezesa Jarosława Kaczyńskiego, kiedy był napór tych migrantów poprzez granicę z Białorusią, to było oczywiście przygotowanie do wojny, do ataku, do inwazji Rosji na Ukrainę. Ale opozycja niestety tego albo nie widziała, albo jest tak naiwna, że nie chcieli po prostu, żebyśmy wzmocnili granicę z Białorusią, nie chcieli budowania muru, który zapobiegł po prostu tym ekscesom i nielegalnej emigracji, migracji tych różnych elementów, które były specjalnie ściągane przez dyktatora Łukaszenkę po to, żeby zakłócić u nas sytuację, żeby nie dopuścić do tego, żebyśmy mogli teraz przyjmować po prostu prawdziwych tych uciekinierów z Ukrainy. Sobie Państwo wyobraźcie, co by było, gdybyśmy mieli w Polsce tych migrantów, którzy byśmy puścili, tak jak chciała Platforma, jak chciała opozycja, żebyśmy puścili do Polski. Byśmy nie mogli w ogóle przyjmować uchodźców z Ukrainy, bo już byśmy byli zablokowani. A dzięki temu to tyle uchodźców przyjęliśmy i oni nie mają obozów przejściowych. Wszyscy Ukraińcy są u nas zagospodarowani, albo wynajmują mieszkania, albo goszczą i pracują i nie ma naprawdę problemów z Ukraińcami, którzy u nas są. Ja sam się obawiałem, że mogą być problemy i po prostu okazuje, że jednak nie ma. I my naprawdę mamy już dużo tych po prostu obcokrajowców i w takim kierunku powinniśmy zmierzać, żeby po prostu tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy, żeby im udzielić tej pomocy. Również nie zgadzam się z tym, żeby dodatkowo jeszcze przydzielono nam tych migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę i są w Europie Zachodniej, głównie w Niemczech. To jest dla nas zagrożenie. Tak samo zagrożeniem jest to, że grupa bandycka Prigożyna, czyli tak zwana grupa Wagnera, jest około 8 tysięcy tych po prostu przestępców, jest na Ukrainie i jest obawa, że one razem z tymi, którzy chcą przekroczyć granicę, mogą po prostu tę granicę niszczyć i będą chcieli się na siłę przedostać. To temu też musimy zapobiec i właśnie podjęta została decyzja przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, przez premiera, przez polski rząd, żeby wzmocnić granicę, żeby zapobiec nielegalnemu przekroczeniu przez tych migrantów przy pomocy grupy Wagnera, żeby oni nie mogli do Polski się przedostać. Wczoraj do mnie dzwonił znajomy, który jest od wielu lat, od lat 80. w Kanadzie. I też on przestrzega, nawet mówi, żeby ich po prostu wypalić laserem. Tak powiedział, żeby to przekazać. Ja to tak trochę wziąłem jako żart, ale po prostu oni też są zaniepokojeni tym, że jest takie duże zagrożenie. I referendum, które w tej chwili Prawo i Sprawiedliwość proponuje, ma dać po prostu Europie Zachodniej, czyli głównie Niemcom, odpór, żeby nie mówili, że to tylko PiS nie pozwala, żeby wiedzieli, że cały naród nie chce nielegalnych tych imigrantów, którzy są w Niemczech i którzy są wielkim zagrożeniem dla nas. Także widzicie Państwo, mamy szczęście, że mamy taki rząd, że ten rząd reaguje od razu bardzo aktywnie na zagrożenia, które się pojawiają. A zagrożenia były, tak jak Państwo pamiętacie, i pandemia, i wojna z Rosją, i na granicy, i teraz też zagrożenie takie, że chcą nam na siłę w ogóle tych migrantów wysłać do Polski. Rząd polski reaguje na to i sobie nie wyobrażam, żeby opozycja zdobyła władzę, bo to wszystko, co żeśmy zbudowali, oni po prostu zniszczą. Ja jestem w Senacie i widzę, co się dzieje. W ogóle widzę, jak tam są sprawy przez opozycję, a w Senacie to oni rządzą. Widzę, jak oni podchodzą do spraw polskich. Ważniejsze są sprawy niemieckie, sprawy innych, a polskie sprawy to w ogóle o tym po prostu nie dbają. I my nie możemy w tej chwili nic zrobić, bo mamy mniejszość. I liczę na to, że po tych wyborach również w Senacie Prawo i Sprawiedliwość uzyska większość i będziemy mogli pomóc rządowi, bo w tej chwili to Senat przeszkadza
działalności rządu, działalności parlamentu. Te ustawy, które są blokowane w Senacie, muszą potem być jeszcze raz przegłosowane i to większością bezwzględną. I trzeba tak zrobić, żebyśmy już nie musieli, nie mieli tego problemu. Żeby również w Senacie była większość, którą ma Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy bardzo byśmy pomogli rządowi i Sejmowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję najmocniej. Pozwolę sobie, kontynuując tę ważną wypowiedź zarówno pani poseł, jak i pana senatora, zwrócić uwagę na ten zapis stanowiska Platformy Obywatelskiej, a na pewno zjednoczonej, totalnej opozycji. Proszę zobaczyć, jaka to jest wypowiedź. Co będzie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość przegra wybory? Co będzie odwrotnie, jeżeli oni wygrają wybory? Jakie będą konsekwencje? Konsekwencje będą takie, że ta obrona polskiej granicy zostanie zlikwidowana, zostanie zniszczona. Miejmy tego świadomość, że takie jest zagrożenie. Te wybory są wyborami decydującymi o polskim bezpieczeństwie. Jeżeli wygra totalna lewica, wtedy zostanie nasze bezpieczeństwo zagrożone. Jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, formacja patriotyczna, wtedy Polska będzie bezpieczna. Chcę jeszcze zwrócić uwagę na dość zaskakujące działanie niektórych mediów. Myślę tutaj przede wszystkim akurat w tym wypadku, o którym rozmawiamy, o Rzeczpospolitej, która próbuje sugerować, że wzmocnienie polskiej granicy, obrona przed ewentualnym zagrożeniem przez grupę Prigożyna, przez wojska, które tam wzmacniają agresję rosyjską, że tak naprawdę to będzie pretekst do odłożenia wyborów. Proszę Państwa, wzmocnienie naszej granicy to jest gwarancja tego, że wybory będą jak najszybciej. To jest gwarancja bezpieczeństwa, a nie odwrotnie, a nie żadna sugestia dążenia do odłożenia wyborów. Muszę powiedzieć, że Rzeczpospolita kiedyś była naprawdę ważnym, obiektywnym polskim pismem. Teraz stała się pismem pana Donalda Tuska. Bardzo żałuję z tego powodu, że taką właśnie reklamę nieprawdy, kłamstwa, wprowadzania w błąd społeczeństwa robi. Krótko mówiąc, że dąży do tego, staje po stronie tych, którzy chcą za wszelką cenę osłabić bezpieczeństwo narodu polskiego. Na to my nie pozwolimy. Bezpieczeństwo narodu polskiego jest najważniejsze.